A gdyby nikt nie widział i gdyby tylko nikt się nie dowiedział, to jak daleko przesunąłbyś przedział moralności granice, ty jak daleko byś odleciał. Człowiek może nie chciałbyś wiedzieć tego o samym sobie, to jacy ludzie są. Czy człowiek rodzi się dobry czy zły, czy może przesądza o tym czynnik doświadczeń, czy tylko wiara w przesąd. Kara hamuje nasze chore akcje, a współczucie ono wcale nie odróżnia nas od zwierząt. Raz, dwa, trzy, powiedz jaki jesteś, kiedy nikt nie patrzy, czy tylko kary, konsekwencja, trzymać cię na dystancji, czy moralność to cecha nabyta. Pytam, bo może nie, bo mam wrażenie, że jej korzeniem ma być wrodzone sumienie i ta wychowanie kontra genetyka. Coś jest dobre tylko dlatego, bo tak mówi etyka. Gdyby tak zmienić zapis, gdyby poluzować pęta, czy to sprawi, że łatwo przetrawisz to, co dziś potępiasz? Terroryści, skrajni fanatycy, załóżmy, powołują się na inny zestaw wartości, to dla nich też moralnie słuszny jest. I przez to, że ta goda naszego różny, to on dla nich służy do wyznaczania innych granic. I naziści, oni też mieli swój moralny kodeks, co poczucia w nich nie budził, że są źli. Odwrotnie, czuli się narodem rasy panów, co pozwalało potem uznać innych za podludzi przeznaczonych do ostatecznego planu. A gdyby tak wygrali wojnę, gdyby opanowali świat, a potem pisali historię, to to byłaby opowieść o bohaterskim narodzie, co dzielnie walczył i pokonał podłe zło, dosłownie czy istotnie. I to tylko kwestia zapisu w wysublimowanej formie, celem interpretacji słów. A prawda, czy prawdy nie ma, gdzież by ona była, gdyby z ludzkich umysłów wyzbyć się nawet jej zarysu. To w co wierzę, to że istnieje prawda wyższa, niezależnie od wyssanego z palca fałszywego pisma. Wierzę, bo może takie mam życzenie wierzyć, ale prawda, ona od moich życzeń nie zależy.